Ja jej po bo prostu... byliście razem, było wszystko okej okay, i znaczy, nagle... okej, okay, okej, okay, bo na YouTubie, bo wiesz, ja w internecie... Życia prywatnego nie przelewasz. Znaczy pokazuję takie, które jest idealne, wiesz, żeby nie było... No problemów było w chuj, bo kiedyś w Łodzi... Na... Jeśli chcesz znać odpowiedzi na te i wiele innych pytań, zostań z nami do końca. Witajcie kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Q&A. Dzisiaj jestem w Gaming House'ie Pompa Teamu, samego wodza Szymona. Mam przygotowane pytania od siebie i od was, które zadawaliście mi na grupie facebookowej, linki macie poniżej. Tak samo też wbijajcie na kanał do Szymona i na jego sociale. No to lecimy. Pierwsze pytanko, powiedz mi Szymon, skąd się u ciebie wzięła zajawka z YouTube'em? Skąd się to wzięło? Jak to się zaczęło u ciebie w ogóle przygoda cała z YouTube'em? Czyli sama przygoda z YouTube'em zaczęła się w sumie od gry Metin 2. Nie będę ukrywał, pogrywałem po okresie młodzieńczym. Nawybijałem i zacząłem sobie grać w komputer, bo wygodniej było wtedy mi żyć. No i... przez pewien czas ładowałem ze swojego telefonu SMS-ki premium, potem nagle tata się zdziwił, że 1200 nawet było na rachunku też z SMS-ów premium, gdzie on nawet SMS-a nie umiał napisać. Potem nagle u mamy się zrobiło tam z 600 na SMS-ach premium. Babcia nawet się zastanawiała, dlaczego ma taki ogromny rachunek, a mówi, że taką słabą emeryturę ma. Bo z domowego też dało się wysyłać kodziki. No i zrobiłem sobie postać, która naprawdę błyszczała na tle innych postaci. Oczywiście ta postać była kupiona, ale o tym później. Ale na początku była kupiona, ale była słaba. No i zrobiłem sobie tą postać. Nagle sobie tak stoję. No jak ona zajebista jest, to trzeba teraz gdzieś sprzedać w ludzi, żeby widzieli, że wiesz, że pan ma, nie? Pan ma, nie? Niech patrzy chleb z serwera Cervantes, nie? No i tak w sumie powstała wtedy też gildia Hezbollah, dodałem ten film. No i w sumie przyjął się spoko. Znaczy, inaczej. Jedni mnie wyzywali, jedni pisali, że zajebista postać. No i stwierdziłem, że a, będę kręcił dalej. I zrobiłem sobie takiego dropka. 55 level chyba. Mega oczywiście gumy, oczywiście taty SMS-y, moje SMS-y. Tak. Nawet jak mogłem, to od siory zabrałem, więc to nie ma problemu, żeby zrobić sobie fajne wybonowane eku. I co? Nagrałem film, jak expiłem w V2, tam komnata pająków. Ja na 55 levelu, a na tamte czasy, no to tam 55 level to tylko chodził się przewracać, nie? A ja tam kurwa ostro napierdalałem swoim mieczem, nie? Na środku komnaty. No i nie wiem, dwa albo trzy dni później gdzieś jakiś urywek mojego filmu z YouTube'a pojawił się w postaci w jakichś wiadomościach. No słabo, że było przy okazji, że z tych gier krat, no była tam Tibia, Metz i tak dalej, ale pokazali mnie, zainteresowało to ludzi. Byśmy widzieli, jak wyglądamy, bo ja muszę widzieć ciebie. Ja taki przystojny jestem, ani trochę. Dobra. Skąd u ciebie się wziął ten nick i samo? To było też związane z Metinem, czy...? No dokładnie, znaczy ogólnie wszystko, co ja tworzyłem na początku, było związane z Metinem. Tak jak wtedy była... boom na Minecrafta był. Cały YouTube, blogi, Rezy i tak dalej, wszyscy napierdali Minecrafta, a ja mówię, kurwa no nie. Ja i Roy wybijamy się na czymś innym i robimy swój content. Roy robił gry typu Fallout, ja sobie leciałem w Metina. No ale z racji tego, że chciałem szybciej się rozwinąć, w ogóle chciałem mieć postać inną, bo ja na początku grałem wojownikiem, potem stwierdziłem, o nie, chcę być magiem, surą w ogóle, wow, siła, czary, Gandalf, nie? I mówię, dobra, to biorę surę, no ale zacząłem go z filmu, nie, no nie chce mi się. Telefon taty, mamy i tak dalej, cyk, kupiłem sobie postać na Allegro i nazywała się akurat Lisa. Bo ja zawsze byłem nazywany Kasprzyk, mały Kasprzyk, no bo jak widać jestem niewielki. Ja bym mógł podskoczyć, jeszcze bym nie wyleciał za kadra, ty tylko trochę wyprostujesz, już cię nie ma. Więc ten, zawsze byłem mały nazywany i wtedy od tego momentu właśnie tak wszystkim się nawet przyjął, o i sam idzie, nie? No i zrobiłem sobie postać, nie powiem, bo jak ją kupiłem na początku, to postać miała 68 level, jak ją kupiłem i no była cienka jak dydek komara, więc... Ja ją doinwestowałem i dlatego taka później ta postać się sławna zrobiła na wszystkich serwerach, nie? Bo ogólnie na jaki serwer nie wlazłeś, to każdy wiedział, kto to jest i sam, nie? Czyli już tak w tym świecie jakby tego Metina już... Tak, każdy mnie rozpoznawał jako chuja hama, gnoja, który psuje, przeszkadza, zabija i tak dalej. Bo ja taką łatkę miałem wtedy w tej gierce, nie? Czy to tak go wykoksiłeś, żeby być takim kotem? No stary, ja wyjeżdżałem do miasta i wszyscy w kółko się chowali, tak no. Gil na łeb chowali, żeby nie bił. Na tej zasadzie. Wszystkich tłukłem. Sklepiki, nie sklepiki. Co się ruszało, co się nie ruszało, musiało paść. No. Miało hapę, musiałem wyzerować, nie? Na tej zasadzie. No, powiedz mi, Szymon, jeszcze jak powstał u ciebie pomysł na organizację, jak powstał u ciebie pomysł na organizację Pompa Team, jak to wszystko
powstało, że tak powiem. Znaczy my się zebraliśmy w sumie, ci powiem tak, że na Metinie, takie kółko wzajemnej adoracji graczy grających we wszystkie gry oprócz Minecrafta, dokładnie tak, bo wtedy Minecraft rządził na YouTubie. Przy okazji powstała grupa widzów, którzy się dumnie nazwali JP Armią, nie mylić z jebać policja, bo tak mylą firmy. Dlatego widzowie teraz to są nasi kumple po prostu. Już to nie jest JP Armia, to są kumple. Kumple i Samu, kumple Nitra, w sumie ja mam Arystokratów, bo on ma tam przyjaciół i tak dalej. Tak się ponazywaliśmy i firmy już się cieszą. Teraz jeśli chodzi o sam e-sport, to... Bo JP myśli co, że jest pompa, tak? No, to ogólnie JP to jest pompa, nie? Na tej zasadzie, bo ja zawsze mówię, o taka pompa, tu idzie, że na pukiel się wyjebie, nie? Że co chodzi, tak coś mniej więcej tak szło i zawsze te JP to było, jest pompa. No ale firmy myliły i im się, im już do dzisiaj nie podoba i sam. Ale wracając do sedna, sama organizacja powstała przez to, że dostaliśmy jakieś deala, że mamy zrobić turniej streamerów. I mamy sobie dobrać drużynę i z nimi sobie grać. No i tam nam się coś tam udało wygrywać. I tak jakby zacząłem łapać tą zajawkę. Przy okazji byłem zmotywowany tym, że uwielbiałem Virtus Pro i chciałem zawsze taką drużynę mieć. Do tego jeszcze w międzyczasie Inet Koksy zrobiły... CSGO. No właśnie, dokładnie ten swój projekt, który no, nie ma co gadać, bo wypalił, bo trójka tak. Gra na światowym poziomie, u mnie jest Markoś oczywiście od nich, więc ja się tam mega tym jarałem. Ago się... teraz, tak? Co oni... mówisz? Tak, Ago gra PHR, Tao i Snatchy, którzy grali w Netcoxach, a u mnie gra Markoś, nie? Mhm. Markoś i Mynio grał kiedyś. Teraz Mynio chyba gra ze Szperem w miksie jakimś, nie jestem pewien. No ale sam fakt, że chciałem niesamowicie też mieć taką drużynkę, jarałem się CS-em, grałem w CS-a, Nitro jarał się LOL-em, grał w LOL-a, w sumie gra cały czas, on tam no life i niesamowicie. Więc stwierdziliśmy, że będziemy coś robić. Najpierw był ten turniej CS:GO i po tym stwierdziłem, no w sumie wygraliśmy parę meczy, nic nie trenowaliśmy, to zamiast mnie wsadzimy kogoś, na przykład Pewora, takiego youtubera mamy, on bardzo dobrze gra w CS-a, w sumie nawet daleko zaszedł, jak zaczął profesjonalnie grać, tylko że on jest taki, że zajdzie gdzieś, a już zrobiłem to, co chciałem, elo, nie? Elo, nie? Na tej zasadzie. Dostał się na HLTV i... Czyli musi jakieś tam sobie cele stawiać poprzeczkę. Tak, tak. I on sobie stawia takie ten cele i doszedł do tego i była zmiana. Ale sam fakt, że pojechaliśmy na ten turniej, to było w Warszawie, tam jest to Expo, takie nany... Nieważne, ale byliśmy tam, wygraliśmy dwa mecze, z grupy nie wyszliśmy, ale i tak się jarałem, jak widziałem ich mecz, ja tam z tyłu siedziałem, palce obgryzałem, mówię, koszulki im zrobiłem, mega mi się to podobało. I tak widzowie zaczęli to łapać, nie? Że wiesz, tutaj fanpage zaczął rosnąć i tak dalej, mówię, idę w to. No tylko, że nikt mi wtedy nie powiedział, że trzeba na to wydać praktycznie wszystkie pieniądze, jakie masz, kiedy nie masz sponsorów, nie? I jeśli nie masz wolnych 7 milionów, nigdy nie idź w e-sport. Możesz sobie zagrać matchmaking na Faceicie i to jest wszystko. Bo naprawdę... Tak jest. Każdy myśli, gracz który przyjdzie do organizacji, że to tak jest kolorowo, bez ciebie nie jest łatwo, bo to bez sponsorów się nie da. Trzeba mieć zasięgi, trzeba robić kliki, żeby ci sponsorzy też mieli korzyści, bo każdy jak przychodzi i pyta, czy jakaś firma cię zasponsoruje, no to nie pytają, jak oni mieli z tego korzyści. I jeśli oni w ciebie inwestują, musi im się to zwrócić. Ja to też moim chłopakom zawsze tłumaczyłem, właśnie, że żeby dbali o sociale, o to wszystko. Ja sam dzisiaj jest ciężko, niestety Facebooki, Instagramy, wszystko umiera. YouTube też strasznie obcina zasięgi, także pamiętajcie o łapkach, bo to zawsze nam twórcom mocno pomaga naprawdę. Pozycjonuje film. To jest taki, fajnie. Pozycjonuje dokładnie, zawsze widać, że tam, że jest jakby ta interakcja z widzami. Jeśli wam się to podoba, albo kogoś lubicie, ale same sympatie, zawsze walnijcie tego łapkersona, bo to naprawdę dużo daje. I tak samo dla młodych, tak jak Szymon mówił też, to są potężne koszty i powiem wam, no bez sponsorów się nie da, to też każdy, kto gra i chce grać profesjonalnie, musi takie rzeczy wiedzieć i myśleć też o tym, o drugiej stronie medalu, bo dzisiaj tam ci młodzi też, ja się może też w innych czasach urodziłem, że tak jednak mnie to legalność jakaś była, a dzisiaj tego nie ma w ogóle i każdy tylko gdzieś tam coś dostanie ofertę, ktoś mu tam obieca złote góry, zaraz ucieka, rozpada się drużyna, później trzeba znaleźć to znowu trwa miesiącami, żeby się zgrali i też to pewnie. Ale jeśli właśnie chodzi o stare czasy, no oczywiście, że tak, ale jeśli chodzi o stare czasy, no to nie wiem, czy rocznik 89 to nie było ostatnie pokolenie tych ludzi, tak. Którzy jeszcze nie patrzą na to, że można każdego wyruchać i spierdolić, tylko jeszcze no, się to było obiecać, nie? Lata 80, jestem też z pierwszej połowy lat 80, więc dla mnie też to takie, wiesz, dane słowo jest ważniejsze od pieniądza, dzisiaj niestety tego nie ma. Same utrzymanie organizacji kosztuje plus minus 20 tysięcy złotych miesięcznie, więc jeśli same chcesz... Same pensje, do tego chodzi bootcamp,
podróże, diety, przejazdy, hotele, diety i wszystkie inne koszty. Więc mówię, jeśli nie macie sponsorów albo nie macie taty, który śpi na złocie, to nie opłaca się. Tak, o, albo taty, co ma potężne firmy i szuka kosztów i sobie wybierze taką organizację. A jeśli macie tego tatę, to my mamy organizację, jak coś, tak, to... Może być pomóc. Tu będziemy na klacie mieli twoje logo. Tak. Nie ma problemu. Właśnie, ekipa Ptycha Pompa Team też może mieć. Nie, nie ma problemu. Bierzemy... Sponsora strategicznego, nie ma problemu. Link na dole. Nawet udziały dam. Oczywiście, że 40-50 ci dam, tylko pomóż na tej zasadzie. Ja też. Żeby mogły się dzieciaki fajnie rozwijać. No to... dajemy, pomagamy im, dajemy im jeszcze te nasze resztki fejmu, bo ja na to mówię, że resztki fejmu, bo złote czasy nas dziadków już troszeczkę mijają, chyba że dacie lajka, to wrócimy. Jeśli chodzi o to, to my dajemy im wszystko, my im mówimy, co mają robić i tak dalej. I teraz taki gracz odchodzi i nawet jak nie wygrali nic, to i tak ma te lajki, zaczął być rozpoznawalny na scenie. Tak jest. Zawsze coś tam mu zostaje. Gdzieś będzie mu łatwiej później się dostać. Wiadomo, jak narobi smrodu w jednej organizacji, uwierzcie mi, my wszyscy się znamy. Dobry. Także jak ktoś do mnie zadzwoni, Szymon powie, to ja powiem, słuchaj. Ten gracz się nie nadaje, bo... To jest po koleżeńsku. Na przykład poszedł na piwo ze Szperkiem zamiast zagrać z nami mecz, u nas taki był jeden gracz, więc... W sumie niedługo znowu o nim pewnie będzie głośno, bo już słyszałem, że się znowu następna drużyna rozpada. Dobry jest, ale myśli jak typowe dziecko. Dokładnie. No to mamy. Udało się w ogóle, udało się. Udało się, bo powiem wam, mieliśmy niesamowite problemy z kartą, się okazało. Coś nam szwankowało, więc chyba to pytanie 5 razy powtarzaliśmy. Jak tak, musicie wybaczyć, jak będą jakieś cięcia, albo coś by było niedokładnie. A to teraz już lecimy z górki. Problem techniczny. Teraz już lecimy z górki. Jakie miałeś odczucia swoje takie po pierwszym swoim live'ie, po pierwszej swojej transmisji? Znaczy wiesz co, ja pierwszego live'a, ja miałem ogólnie duży problem z live'ami, bo no ja mieszkam w Środzie Wielkopolskiej. Mm-hmm. Internet naprawdę był? Tak, wolniejszy od Menela, więc uwierz mi, że wrzucałem film, załóżmy, z LOL'a, to jak go nagrałem o 15, to go zaczynałem wrzucać, żeby był na 9 rano, nie? Więc byłem mega ograniczony, ale w którymś momencie, nie pamiętam, że jakiś LTE miałem, czy coś, LTE chyba miałem. Tak, miałem LTE i zacząłem robić streamy. No to pierwszy stream był z FIFA. Zagrałem pierwszy mecz, go chyba zremisowałem, albo wygrałem. Był mega ciężki. No i drugi mecz zagrałem i wtedy już chyba padał ścianę, pierdalnąłem i rage quita zaliczyłem. Stream się skończył po 32 albo 6 minutach. I wtedy, w tych czasach, kiedy ja przeklinałem, rzucałem padami i tak dalej, ludzie nazywali mnie największą patologią, nie? A dzisiaj na szołapie za żetony może zobaczyć, jak YouTuber rucha swoją partnerkę, więc naprawdę nigdy w życiu nie byłem patologią. Drogie firmy, zapraszam do mnie, zrobię wam zajebistą reklamę, wtedy też fajną robi. No i to w sumie taki był początek. Później co? No i później sobie kupiłem z 6 padów w chacie. Bo ja mega nerwowy jestem na FIFA, dlatego teraz jej nie nagrywam, bo szkoda mi siana. Napady. Co chwilę 160 zł on kosztował wtedy, no, a ja taki jeden to miałem na... Dwa mecze. No, 2-7 meczy, nie? Zależy, czy to była liga, czy sobie po prostu klikałem zwykłego online, nie? No ale powiem tak, następny był już lepszy, a ja zacząłem, bo nie robiłem tego na YouTubie, tylko robiłem to na Twitchu. I kiedyś w pewnym momencie miałem 32 tysiące widzów, to się śmiałem właśnie, że... Bo zawsze podziwialiśmy Paszę, podziwialiśmy wszystkich, później nagle zaczęliśmy grać z Paszą sobie tak o, potem Izak nawet w pewnym momencie, mu się nie opłacało robić streama w tym momencie, kiedy ja miałem nitro, nie? Bo siedzieliśmy ze sobą, mieliśmy tylu widzów, że to jest koniec, nie? Że braliście całą widownię. Tak, naprawdę, bo byłam, jeszcze jak Jarek do nas doszedł, stary, jak zagraliśmy ten mecz, to ręce mi tak chodziły. Najlepsza rzecz jest, że ja nigdy nie rozumiałem, jak widz mówi, o Jezus, gram z Isamu. Ręce mi się trzęsą, matka rób zdjęcie, nie? Ojciec otwieraj szampana, nie? Na tej mama przychodzi, pozdrowienia dla mamy. Pozdrowienia dla mamy, dla babci. Tak. A ja tego nigdy nie rozumiałem, dopóki właśnie nie zagrałem z Jarkiem, chociaż go znałem, to zagrałem z nim pierwszy mecz i no paraliż tak, ręki, nie chciałeś, żeby jak pod wypaść, no, bo chciałeś się pokazać. A jeszcze wtedy miałem kałacha, no to już w ogóle, ranga kałach, jeszcze Jarek mi go odbiło z goldami wbijali, nie? No ale sam fakt, dałem radę, tam klaczał miałem 1-2. Później z Olofmeisterem grałem w ogóle. To są takie momenty, że niby już wiesz, czujesz się pewnie, ale grasz z takimi ludźmi i pewność siebie ci spada do zera. Zostajesz nagle sam na dwóch. Oni mają nawet po 3 HP, to ty ich w życiu nie trafisz, nie? To są takie nerwy, nie? Ręce tak chodzą, nie? Jeszcze wszyscy na ciebie liczą, nie? A Jarek mówi, dajesz młody, nie? Na tej zasadzie, no to już tym bardziej nie zabiję, nie? Tak to wygląda. Fajnie, bo ja właśnie jeszcze wracałem do tego internetu, powiedz mi, jaki miałeś wtedy, no tak, bo ja miałem 2 mega, nie? Zanim zacząłem streamy, to ja przez pół roku walczyłem i udało mi się... Miałeś 2 mega uploadu?
Czy pobierania? W ogóle, pobierania. No ja miałem bardzo podobnego, ja miałem jedynkę. No, no to u mnie jak ktokolwiek, u mnie jak mama nawet odpaliła internet jakąś przeglądarkę, no to ja miałem zaraz Pink 1500 i uwierz mi, szafy wszystko próbowało w chacie. Się nie tak. Jak ugrywałem jeszcze klacza, to była masakra. I właśnie udało mi się wywalczyć, mam 1 giga na 100 mega teraz, ale to jeszcze przez moje jakieś tam kontakty i... Czy też jest w tym gamingausie z 1 giga na 100 mega, ja mam obok 500 na 50. Ale uwierz mi, że 6 lat walki, żeby nam dużo wyciągnąć no, światłowód, nie? Domyślam się. Cała środa miała, tylko oczywiście Kasprzyk, nie, YouTuber. A wszędzie mnie zapraszają, Szymon, na dożynkach byś coś powiedział? Nie, bo nie miałem internetu przez 6 lat, nie? Na tej zasadzie, nie? Zdrowiat. Jak Kuba Bogu, tak był Kubie. Dokładnie. A powiedz mi jeszcze, a propos streamów, największą swoją wpadkę jakąś, jaką miałeś? To z tymi padami, co czaskałeś, czy nie, jakieś większe? Nie, nie jestem pewien, czy ja coś zrobiłem wtedy, ale wiem, że raz miałem drunk streama, bo ja nie lubię drunk streamu w ogóle, bo ja wiem, że mi po prostu w którymś momencie puszcza film. Ja mogę iść w tango na przykład za dwa dni wrócić, dopóki nie wyczerpię na tej zasadzie, nie? Mi się wydaje, że coś głupiego zrobiłem, ale nie chciałbym o tym mówić. Jak ktoś znajdzie shota, to o ile jeszcze kanały shooterskie będą istniały, to zobaczysz. Powiedz mi, no to działaj na YouTubie, jesteś w jakiś sposób osobą rozpoznawalną. Czujesz taką rozpoznawalność, idąc na ulicach, gdzieś ludzie cię zaczepiają, starsi, młodsi, czy głównie taki target jakiś tam swój, który masz, dzieciaków bardziej? Czy czujesz się tak rozpoznawalny? Znaczy, dzieciaków target się pojawia, kiedy się pojawia Minecraft na kanale, ja teraz jestem zmuszony nagrywać Minecrafta, ale jeśli chodzi o samą rozpoznawalność, to kiedyś, nie wiem, to było z 2015, a po 2014 wchodziłem na PGA, to witali mnie jak papieża, normalnie, stary, transparenty, jest nagranie na YouTubie. Ja nie mogę w to uwierzyć, oni halę poniszczyli. Jak staliśmy w przejściu, to było, kto nie skacze, ten z policji, jakiś młody się wyda, no, nagle ja wpadłem 4 cm niżej, bo podłoga kukła, nie? Mówię do chopa, a mniej więcej twojej postury, mówię, weź tam uchyl drzwi, Louis je wyjebał z zawiasu, mówię, przyjechała po mnie ochrona, wrzucili mnie do samochodu, na środku hali, wrzucili mnie do samochodu i mnie wwieźli, miałem zakaz wchodzenia tam. Na te PGA, to wtedy czułem faktycznie się... Moc tego. Taką moc, taką rozpoznawalność, że oni dawali taką siłę. A teraz to jest tak jak z kumplami, idę, siema i samo, co tam, cześć, zrobimy zdjęcie, no spoko. Czekaj, daj jeszcze jedno, bo to brzydkie wyszło. Mam nadzieję, kumple, że poruchasz, wrzucę na Facebooka, możesz mi oznaczyć, nie? Teraz bardziej jak się kumple traktuje, ja już je znali z 70 lat. Po tak, to samo, bo to też jakbyś przez te streamy kontakt nawiązuje z widzami. Jest o wiele większy. Powiem ci, że mija to jest też właśnie, jak się spotyka, to... Nie? Tak by cię znali całe życie, oni mają to więcej niż ty o sobie, nie? Dokładnie, ja też przez to, że w reality show byłem teraz jeszcze te streamy, to każdy właśnie, ludzie też czasami... Jezu, ty wiesz, czemu cię 10 lat znam, nie? To jest mega miłe, powiem ci szczerze i przyjemne, naprawdę. Na początku powiem szczerze, że... Także jak nas gdzieś widzicie, nie bójcie się, podejdźcie, zdjęcie, zrobimy, jak robimy selfie. Ja nawet pozycję może być, ale jak ktoś lubi Dragula Dab, jak ktoś lubi czarnych, nie ma problemu, nie? Żadnego problemu, ja robię wszystko. Z kim z youtuberów masz najlepszy kontakt? Bo macie taką swoją paczkę pompową, właśnie ty Nitro pewnie, tak? No z każdym się z nich, kurwa, całowałem po dupie, ale tak w sumie, żeby mieć najlepszy, taki najlepszy kontakt, to oprócz tego, że przez Ukrainkę trochę z Nitrem nie gadałem, bo podsycała to wszystko, to w sumie z Nitrem, tak mi się wydaje, że Nitrowi mogę powiedzieć wszystko. I on w życiu nigdy nie puściłby tego dalej, nie? Zbywa mnie od kutasów, od hamów, od chujów i w ogóle gwałcicieli, ale oprócz tego on nic innego nie powiedział z takich rzeczy. Prawdziwy ziomek. Tak, naprawdę, prawdziwy ziomek. Pozdrawiam Nitro, jak nas ogląda. Jesteś w następnym odcinku chujów. Zapraszam, Nitruś. Jaka jest granica przyzwoitości, której nigdy nie przekroczysz w social mediach? Znaczy, no masz pato streamerów, nie? Nigdy w życiu nie zrobię tego, co oni robią tam. Jest moment taki, na przykład, kiedy mi puszczają nerwy, to ja wiem, że muszę wyłączyć streama i nie popisywać się, że coś rozpierdolę i tak dalej, bo już doszło do mnie, że no tą drogą nic nie ugram. No a dzisiaj są akcje, że no chodź na kamerze, na pierdolę, tepie, chodź, tu podejdź ci skopa zajebie, nie? Albo matka dostanie listwę na posiadło na krześle koleżanki. Są rzeczy, których nie można robić po prostu. Nie można. No właśnie my też czasami, powiem ci, to przeraża. Nie wiem, czym to się ludzie kierują, no ale to się ogląda dzisiaj i wiesz. Najgorsze jest to, że oni nas zabili, nie, w sumie tym. No bo wszystkich takich gamingowych, normalnych youtuberów zabili tym, no. Ja też się śmieję zawsze u ludzi, u mnie czemu, na przykład u mnie jest tam 500 tysięcy ludzi, a u kogoś 20 tysięcy. Ja mówię, bo ja nie sięgnę macy z półobrotu. No oczywiście, że nie będziesz... Bo mam szacunek, a, mam to gdzieś. Albo nie będziesz o tych dramach gadał, że wiesz, tak. Obgadałem o każdego youtubera jakiejś dla jaj, zrobiłem jednego streama, gdzie próbowałem rozbić na części pierwsze dramy, tylko tak bardziej... Typowo olewałem to, słuchałem, ale pisałem jakieś bzdury totalne. Argumenty swoje jakieś z dupy wyssane, nie? I w tym momencie, kiedy zacząłem to tłumaczyć, to normalnie na streamie mogę mieć, nie wiem, od
4 do 9, bo potrafię tyle wykręcić, 1000 osób, to wtedy miałem 20 kurwa coś. Też tego streama oglądałem, to co na tablicy pisałeś te tam... Wszyscy youtuberzy u mnie byli, wszyscy, tak, oczywiście na czatach, sami youtuberzy, nie? To widziałem, bo sam nawet miałem streama, to i zacząłem, że ty robisz zawsze co tam wejdę, jak właśnie tam do ciebie, czy do innych, tych co lubię. I właśnie widziałem to i miałem taką bekę, bo waliłeś takie teksty, że tak komentowałeś fajnie, że sam chyba godzinę później czy półtora odpaliłem, ja oglądałem swojego streama. Oni się wtedy kłócili, no bo ja ci obiad postawiłem, a ja ci zrobiłem, no kurwa będziesz mówił, nie chciał mnie, to tak, kurwa, nie jesteście kolegami, jeden raz coś kupi, drugi coś kupi, nie? A oni się rozliczali o gotówki na to. Rozliczali się. Twoje takie największe marzenie niezwiązane z YouTube'em. Jakie masz jakieś swoje, nie wiem, zawodowe, wycieczkę, jakie masz takie marzenie swoje? Szczerze? No. Znaleźć kobietę, która mnie nie przerobi. W żaden sposób, czy to... Nie oszuka cię, będzie po prostu z tobą, bo będzie z Szymonem, a nie z jej samą. Znaczy, albo nie z portfelem, żeby nie wąchała za innymi kutasami, niech będzie po prostu normalna. Siedź mi w domu, ja ci kurwa zrobię wszystko, kurwa kochaj mnie, po prostu nic więcej od ciebie nie chcę, nie? A trafiałem na takie, że każda miała jakieś... No jest to właśnie i powiem ci też, będąc tam w jakiejś sposób osobą rozpoznawaną, jest, wiem jak to jest ciężko, bo też to przez ileś lat przerabiałem, na szczęście mam teraz normalną dziewczynę i wiem jak to może być ciężko. Same poznawanie jest ciężkie, bo gdy piszesz z laską, to w którymś momencie dasz innej lajka i ona pisze, a mi nie dałeś followa i lajka i co teraz? W ogóle dać laski, tylko mi się wydaje, że teraz lecą po... Masz dużo followersów, no to poruchasz, nie, ewentualnie, a tak jak nie masz, no to chuj, no na miejscu dyskotekę jedziesz, świńskie przytupy, albo się uda, albo się nie uda, nie? Na tej zasadzie. Skitkę weźmiesz całą wypłatę, przy barze, mimo że ten... No, bierzesz pięć koła i zawiniesz do... Panowie, mamy patent właśnie, jak chcecie, nie jesteście znani, to ten, ładnie się ubrać, grubą skitkę wziąć przy barze gdzieś w takim klubie, gdzieś tam z 50 km od większego miasta i macie bankowo. No, bo pojechać sobie na Ukrainę do Lwowa, tam kolega jeździ, jak wynajmie sobie loże, tam z $200 zarzuci, dwa szampany, jakieś droższe, to jest, mówi, że całą noc się bawi, nie? I z dziury do dziury, jak golfista. Naprawdę. No, więc sprzedałeś, mam parę patentów jeszcze. No to zapraszam. A powiedz mi, jak, bo wiem, że też trenujesz, ja mam też swoje zajawki, jakie jest twoje hobby? Czyli teraz to lubię sobie skantować bębkę, nie? Bo stary się... Widziałem, lataliśmy przez chwilę. Tak, i lubię laską wąchać dupy, ale tak ogólnie, jeśli chodzi o hobby kiedyś, miałem niesamowitą zajawkę na zapasy, nie? Ja tam naprawdę też mam... Tylko kręgosłup siadł i... Mam i tutaj, przyczepić. To jest tragedia. Kontuzje, bo jak jest się młodym harpaganem, chcesz rozjebać wszystkich, normalnie chcesz cały świat garściami i dupą brać. No a teraz mam już trochę lat i plecy bolą i człowiek wtedy nie myśli o regeneracji, że trzeba odpocząć, czasami iść do masażysty, rozmasować jak coś boli. Wtedy zapierdalasz, bo to nic ci nie... Aż tak jebnie, że już cię tak pozamiata. Że koniec treningu, nie? Od 10 lat musiałem sobie sportowe walki odpuścić. A powiedz mi, gdyby nie YouTube, czym byś się dzisiaj zajmował? Gdyby nie YouTube? No pewnie zawód syn, nie? Nie no, żartuję, zawsze chciałem ojcu zaimponować. Nie wiem, ja próbowałem wielu rzeczy. Byłem DJ-em, grałem najpierw na wiejskich imprezach, później nawet w Tropikanie zagrałem. Nie wiem teraz jak się Tropikana nazywa, w Śremie. No ale sam fakt, że udało mi się, tam z Myszkierem grałem. Stwierdziłem, no dziecko było w drodze wtedy, to moja cały czas na łeb dostawała, że wiesz, jak tam, wiesz, jak te świnie popijane, nie? Jesteś DJ-em, no niby cały czas musisz grać, ale te świnie cały czas coś od ciebie chcą, nie? I jej się to nie podobało, więc otworzyłem firmę z przeprowadzkami. No i jak miałem dźwigać fortepiany, to mi się nie podobało, bo też już nie są dobre pieniądze. No nie wiem, pewnie zrobię jakąś transportową firmę, bo miałem wtedy kilka aut i... Aha, czyli w tym kierunku już. Tak, ale stwierdziłem w pewnym momencie, że a, chuj tam YouTube. Powiedz mi, twój ideał dziewczyny jaki masz? Blondynka, opalona, tak by musiała mieć z 27-pak. Do tego... Czyli taką, co trenuję, lubisz takie bardziej takie, fit? Takie, lubię fit dziewczyny, bo ona mnie wtedy, nawet ja się uleję jak świnia, teraz to jestem. To masz motywację. To na nią patrzę, ja jebie, jak mam z nią jechać na wakacje, to muszę być też piękny. I napierdalam, ile fabryka dała. No i oczywiście, no idealna, czyli wierna. No to jest w sumie najważniejsze, nie? A teraz znaleźć wierną, to... Ciężko w tych czasach, no. No ostatnio się zrobiło głośno o twojej sytuacji, no ja tam wiem mniej więcej, bo też tam mamy kontakt ze sobą. W sumie byłeś uczestnikiem niechcący przez przypadkiem o tą całą sytuację z Ukrainką, też zostałem sam wplątany, może nie, ale też tam jakby... Ale dojebała się do siebie po prostu, no, przyszła się dojebała. Przyszła się dojebała, nie wiedzą do co, ale właśnie powiedz mi,
Nie wiem, czy chcesz o tym gadać, właśnie o tej całej sytuacji, jak to wyglądało i o co tam chodziło. Sprawa wyglądała tak, że ja jej po prostu... Bo byliście razem, było wszystko okej i nagle... Okej było na YouTubie, bo wiesz, ja w internecie... Życia prywatnego nie przelewać. Znaczy pokazuję takie, które jest idealne, wiesz, żeby nie było... No problemów było w chuj, bo kiedyś w Łodzi nas wyjebali, dwa radiowozy po nas przyjechały na lanie, że mamy wypierdalać z kolegą. No to mieliśmy wypierdalać. Normalna dziewczyna, no stwierdziłaby, no dobra, odjebał, nie? Chociaż ja nie odjebałem, tylko koleś mnie polał wodą i rzucił szklanką w łeb. No to zanim pobiegłem, nieważne co się stało. No ale wywali nas z hotelu i wiesz, my idziemy do innego hotelu, bo nie mamy wyboru, albo dołek, albo hotel. No to każdy normalny wybrałby hotel, nawet jak ma 30 zł w portfelu, to będzie spokój pod lotem sklepowym, nie? No to poszliśmy i co? I moja dziewczyna cechła do 10 rano tam z chłopami do góry zimprezowała. No to już pierwszy taki był dzwonek do mnie. No pojebało ją tak sobie, no kurwa, chłop idzie, nie ma wyboru, nie mogę wrócić do hotelu. To powinna iść ze mną, nie? Spakować i iść. No ale nie, poszedł ze mną ziomek. Pozdrawiam Bartuś. I oczywiście następna akcja, tu w środzie też idziemy. Nie powiem, bo z Krzyżakiem troszeczkę w balasia poszliśmy. Jak ja nie piję często, to mnie zmogło. I wiesz, mówię do nich, że ja to już do chaty bym chciał jechać, nie? No to też, ona mi zrobiła jakąś tam wiksę, ja nieprzytomny prawie na ławce, ty, a ona mi tam wojny robi, ludzi na mnie nastawia, no to Krzyżak zrobił po ojca mojego i ojciec mu musiał go prowadzić, nie? No i takich akcji było dużo więcej w Katowicach, typowo leżymy sobie w hotelu, to już ten koniec, nie? Ja byłem mega zmęczony, bo nie wcześniej nagrywałem do przodu materiały, żeby wiesz, cały czas coś się pojawiało, bo fajną ciągłość sobie zrobiłem, że systematyczność była, że widz wiedział, że jak wyjdzie o 15, będzie film. Ten stary chuj doda film, nie? Na tej zasadzie, że wiedział, że coś tam dostanie ode mnie, nie? No i nagrywałem chyba spałem 2 godziny, trasa do tego dochodzi. Mówię, kurwa, zajechałem, mówię, wreszcie spokój, jestem w hotelu, idę spać, nieprzytomny. Tam poszła o coś tam spina, mówię, ja pierdolę, od razu oczy takie, nie? No i patrzę na nią i świeci się, kurwa, już chcę spać, ale mówię, świeci się tam telefon. No to z racji tego, że ciekawski skurwiel jestem, patrzę, a ona za hotel wybiera tej, nowy. No to się pytam, co ty, kurwa, odpierdalasz? A ona wstaje, ja tak żyć nie mogę, ja mam depresję, ja idę stąd w chuj. A wiesz dlaczego poszła w chuj? Bo my w hotelu mówimy, że nie mamy siana, raczej w hotelu, jak jechać małty. My nie mamy siana, teraz za dużo, w sumie jadę też pracować, żeby zarobić, więc zostaniemy jakąś hotelówkę, co zrobimy czy coś. Ona jak to usłyszała, to te jej okej było takie, że ja pierdolę, nie? To teraz tak, powiedz mi jeszcze a propos dziewczyn, na co zwracasz uwagę na pierwszym spotkaniu, jak widzisz jakąś dziewczynę? Teraz czy kiedyś? No powiedz teraz, a kiedyś. No kiedyś wiadomo pewnie na wygląd, tak? Kiedyś to tylko typowo na wygląd, po prostu ja szukałem no, słoika na spermę, no jak to, byłem młody, no kurwa, każdy młody chce sobie podymać, no. Ale z biegiem czasu, jak już wiesz, tu miałem, bo ja taki bardziej stabilny w uczuciach. Ja miałem 12 lat stałych związków, wiesz, czyli słoików szukałem w momentach, kiedy się rozrywały związki, nie? Czyli jak wypierdalałem, jakby pies ze smyczy spuszczony, nie? Ale teraz tak w sumie to stabilności i tego, co mam w głowie, typowo. No, głupik nie chce już, no nie chce. Po prostu miej coś w głowie, kurwa, dziewczyna, nie? Bądź ambitna, idź do pracy, zarób sobie pieniądze, pokaż facetowi, że nie będziesz grzebać mu całe życie w portfelu, to on cię doceni i weźmie cię na wakacje, kupi ci ładny prezent, kurwa, gdyż z nim się zajebiście dogadywała. A jak, wiesz, facet wie, że wstaje rano i musi przezrobić, przykład ja, na drużynę, na kota, na psa, na auto, kurwa, na pracowników, na ZUS i... Ha, kurwa, jeszcze na nie z 6 koła trzeba zrobić, ja jebie, dzisiaj on chciał żyć, kurwa, nie? I z każdą pierdolą, czyli na paznokcie, na inne pierdolę, zakupy zrobię, no ale kurwa, jak chcesz się upiększać, no to zarób se na to. To zaczniesz chodzić na siłownię, bo mówię, kurwa, zrobisz paznokcie, to nie będziesz ładniejsza i ty zrób przysiad, kurwa, będziesz lepiej wyglądać, nie? A tak jest. No. Miałem dziewuchę, która kupowała maście na odchudzanie, kurwa, no to proszę cię. No, ale nigdy się nie ćwiczyła, nie? No i gdzie? Czysto już się samo zrobiło, to trzeba latami zapieprzać. Stary, 2 godziny siedziała, się smarowała, gdzie się trening robi w godzinę dobry, nie? No. A co zrobisz, nic nie zrobisz. Bo wiem, że lubię zawsze pobalować. Jak często imprezujesz? Znaczy teraz zmieniło się we mnie to, że jestem takim typowym domówkarzem. Jak jest domówka, dzwonią do mnie, to czekaj, zakładam dres i letę, nie? A jeśli chodzi o imprezy, to po ostatniej lasce to wiem, że mi zaczyna, wiesz, no puszczać głowę, wkurwiam się, idę z imprezy, nie? Wiesz, bo ona była taka, że tu do tego się przytuliła, tu z tym chce się bawić. No wypijesz, no wkurwia cię to, no. Ja pierdolę, mieszkasz ze mną, a wisisz na kurwa każdym kutasie, który tu się kurwa przemieszcza, kurde, nie? I wiesz, mnie to wkurwiało i przez nie mi się odechciał imprezę, tak to lubiłem sobie poimprezować. Dobra, powiedz mi twoje motto życiowe. Nigdy nie rób na zjedzony chleb.
żadnych kredytów, pierdolę, nie? Mam tu do ziomków, co się ujebali na tym, że jedyne co robię, to próbuję im po prostu pomóc, nie? Żadnych kredytów. Jak nie masz, Nie kupuj. Jeżeli na tej stopie na jakąś cię stać. No albo ewentualnie sobie delikatnie podnoś poprzeczkę, ale zapierdalaj, nie? Zapierdalaj, zarabiaj. Jak cię stać, idziesz, kupujesz. Jak cię nie stać, ja to samo. Stary czajnika bym nie zabrał na kredyt. No w życiu, na raty bym czajnika nie zabrał. Ja też właśnie się boję, czy kredyt, jakieś chaty, coś, to nie wiem, wolę odłożyć i wiesz, przepakować. Powoli, jak masz gdzie mieszkać, nie, kurwa, załóżmy, nie masz gdzie mieszkać, to myślisz, sam tam masz, kurwa, pokój ładny gdzieś, sypialnia jest, wszystko. Zapraszam, nie musisz nic mi płacić. Ja ziomeczkom pomogę, a reszcie życzę, żeby nie brali nigdy, ani nie musieli brać kredytu. I nie byli zawiści. No i no. Życie wszystkim najlepiej. Tak. Ile masz w bicku, ile bierzesz na klatę? Jezus, dobra, cofnijmy się do czasów, kiedy faktycznie chodziłem na siłownię, nie rekreacyjnie, do skoku i dla zdjęcia na Facebooku. Tak, chodziłem na siłownię, przy wadze 74 kg, 118 pierdolnąłem. I to jest udokumentowane. I to był mój rekord. Do tego wtedy w najlepszym czasie, jak miałem 9,2, miałem 4,2. Mam dostępy na aparatu wszędzie z tyłu. No to już ci powiem, że w tym wzroście to już to wyglądało, nie? Fajnie, stary, mam takie zdjęcia na imię, jak tak, wiesz, jak zizgię. To tyle, co tu. Ty to masz łapę jak kuli. Spuścił mi łapę na łeb, to jak bomby na Hiroshima, naprawdę, i nagle tak. Co robisz w życiu poza YouTube? No, chyba nic. Teraz to, w sumie YouTube pochłania tyle energii, nawet jak nie nagrywam. Tak. To i tak siedzisz, myślisz, co zrobić, kombinujesz przy tym kompie. Jak zrobić, jeszcze jak masz organizację, to są problemy drużyny. No, to co widzę, telefon od tego, ten jest idiotą, ten jest fajny, tego trzeba wyjebać, wiesz o co chodzi, nie? Tak. A kiedy wypłata, a za to wisze, wiesz. I co się te problemy nosi? Wiesz mi, jak się działa, to tak naprawdę nie ma życia. Ja wiem po sobie, bo od pół roku nie mam życia prywatnego, bo praktycznie co wieczór to streamuję, nawet nie mam czasu się spotkać z przyjaciółmi, bo jak jest weekend i oni mają czas, to ja jestem gdzieś w Polsce na imprezie, żeby się z wami spotkać. Ale tak jest zawsze, Ale też to na pewno przerabiasz i jest... Wszystkie eventy praktycznie teraz, to my jesteśmy jak takie małpki teraz powoli. Wszystko, co się pojawi nowego, to kogoś z youtuberów biorą, żeby to reklamował, nie? Kiedyś na nas było boom, a teraz wchodzą... 17 zdjęć mam z tobą, ale broda ci urosła, takiego nie mam, choć. Nie, na tej zasadzie już czasami, nie? Są zdjęcia robione. Dokładnie. Czy myślisz, że twoje dzieci będą streamować? Czy pójdą w twoje ślady? Szczerze, tak, mam starszą córkę Zuzię i widzę, że ona ma takie zapędy, że lubi sobie tak w LOLa zagrać. Ona ma 10 lat. Lubi sobie zagrać w LOLa, w Simsy pocisnąć, nie? Czyli gdzieś może pójdzie. Kiedyś nagrywałem Simsy czy coś i ona koniecznie ze mną chciała, nie? Bo ja nie robię tak, że jak inni youtuberzy, bo zdarza się, że chodź, nagramy coś do dziecka, czy tam musisz ze mną nagrać, nie? Nie, ja mówię, jak Zuzia chce się pojawić, chcę, nie na życie, chcesz, tylko... to przyjdzie sama. Ja nigdy w życiu nie będę niczego zmuszał, żeby później nie było tak, że będzie się ktoś z niej naśpiewał, nie? Albo będzie ci gadać, że, albo będzie gadać, że to na tobie, albo jakieś tam głupie te, nie? Nie, to jest czysty spontan, jak ona się gdzieś u mnie pojawi, nie? Ja właśnie też, jak będę miał dziecko, zawsze mówiłem, chciałbym, żeby właśnie też miał jakąś zajawkę w życiu, bo wiem, że jak sport właśnie kształtuje charakter, to wiesz, miliony porażek, które masz, kształtują twój charakter i chciałbym go na przykład wziąć raz na zapasy, raz na piłkę nożną, na to, co mu się spodoba, żeby sobie robił. Tak, miał opuszczą szkoły jakieś zajawki. Oczywiście, nie? Że tak. Gry też, jak będzie chciał, mnie gra, ale nie ten. No ale lepiej, żeby faktycznie. Inaczej, teraz młodzież spędza ten czas typowo chamsko przy komputerze. Mhm. Ja, jak byłem młody, to ja miałem komputer w wieku 6 lat, miałem jeszcze, nie miałem dosyć, tylko takie tabelki były, nie wiem, Norton Commander to się nazywało. Tak, był Norton Commander. Coś takiego, tabelki, no. Było to, no. Wolfensteina tam chyba miałem i jakieś dwie gry, ale w ogóle mnie to nie ciągnęło. Ja potem sobie w piłę zagrać z kumplami, czy tam, wiesz, komuś mordę strzeli, to były takie inne czasy na tej zasadzie, nie? Wiesz, że wiesz, w grupie coś tam podpierdalać, jakieś bazy budowaliśmy, na domki na drzewie. I to było dzieciństwo. Dzisiaj to ja sobie nie wyobrażam, żebym ja, tak jak teraz spędzam życie, tak miał spędzić dzieciństwo, nie? To przecież to są najlepsze lata życia. Dokładnie. Wtedy pierwszego cycka złapiesz i tak dalej, a tu jeden, co może zawsze na ich wideo spodza, nie? Rentuba był porno. Rentuba był porno. Czy jakbyś dostał propozycję walki na jakiejś gali youtuberów, to czy byś się zgodził i kogo byś chciał jako przeciwnika? Znaczy, żeby się zgodził, ja już miałem propozycję w sumie. Dzwoniły mi dwie osoby. Czy bym chciał się zmierzyć? Ja oczywiście chcę się zmierzyć, ale im moje warunki nie odpowiadają, bo oni muszą zrozumieć, że no ja palę fajki, czyli muszę to rzucić. Tak. Ja robię to, muszę to rzucić.
No bo tak. Rzucam to po prostu. Musisz mieć jakieś pieniądze, żeby przez ten czas wyżyć z tego, skoro tyle, co ja coś. Ja im zaproponowałem, załóżmy, jak mam walkę za pół roku, to tyle, co ja przez pół roku bym mógł zarobić, to tyle miałem wygrać. Tak, żeby chociaż na koszty zarobić. A ja mogę wtedy z meduzą nawet solóweczkę tam napierdolić się, połamać się. Mnie pewnie zabił, bo to jest kawał konia, ale na pewno bym się nie bał z nim wystartować, nie? Rynie szklanka, jak to się mówi. Nie zęby, nie grzyby. Nie, zawsze u nas była jedna zasada, że jak ktoś miał wyjść z kimś na solówkę i spękał, to jest pizdą do końca życia. A jak dostał w ryj, ale wyszedł na solówkę, to charakterny jest churwesko, chodź na piwko, nie? Na tej zasadzie. Tak. Więc nie ma się co bać. I nie ma się co pizgać. Pamiętajcie, grzeczni bądźcie. I lajki dawajcie. Też mam pytanie od widzów. Czy mógłbyś wziąć udział w takim programie jak Warsaw Show? Ale w życiu. Ja was podziwiam, że wydaliście sobie radę, bo to jest tak, że biorą was, wrzucają was do chaty, w ogóle ten start, i się nie znacie. Mhm. I każdy ma kurwa inny charakter. Inny, totalnie. Jak się ktoś napierdoli, to w ogóle charakter Ukrainki się czasami odpala, nie? Że wojny i w ogóle ja pierdolę, nie? No każdy jest inny, tak? Ja jak Boga kocham, ja w nocy wstał, wziął największy nóż i pociągnął, kurwa, no nie dał mi rady. Albo bym uciekł stamtąd, nie? Albo po programie, oczywiście tak by mnie związali, nie? Typowo, w kaftanie bym siedział. To jeszcze jesteś, wiesz, odcięty od świata, nie masz telefonu, nie masz kontaktu z nikim bliskim. Nie, nie dał mi rady. Wiesz, i dwa tygodnie, dzień w dzień impreza, trzy tygodnie nawet, nie? Jeszcze impreza to jest pół biedy, bo gdzieś tam wyjdziesz, nie? Ale załóżmy taką impradę, tak, ale nie, to jest koniec. Ale słuchaj, no tak, wyjdziesz, ale wracasz do chaty, tam kończy się impreza o na przykład 5 rano, ale czasami jest dzień, że o 8 rano musisz stać i gdzieś jechać, coś wiesz, atrakcje. Aha, w ten sposób, nie da rady. Ja w życiu bym nie przeżył takiego czegoś. Ja was podziwiam, że macie i... Bo tam były jakieś tam burze u was i tak dalej, bo oglądałem trochę, ale... Że wy się kurwa nie pozabijaliście, nie? I... No, było grubo czasami, uwierz. No mówię, jak przyjechać wtedy na odwiedziny. Patrz. To... O, co ci mówiłem, że ci pokażę, nie? Widzisz to? To jest... To jest przez drzwi, jak przeszedłem, bo już nie wytrzymałem po prostu, żeby mnie zabić. A tu mam jeszcze od szklanki, nie? Tu jest taka mała, tu jest jedna, druga, a tu miałem tam w środku jeszcze, nie? Pośpaćkane, co ci mówię. No dlatego mówię, to jest nic ciekawego i to się zawsze tak kończy, nie? No, jak ktoś ma naprawdę stabilny tak w chuj psychicznie, że umie nawet zamknąć się czasami w sobie i puścić gdzieś bokiem to, co się przed chwilą stało, no to da sobie radę. Ale jak ktoś jest taki, wiesz, że chodzi ci i nagle w którymś momencie wypierdoli, to ja tak to, długo tu miałem, ale jak już jedne, to... To właśnie takie bomby mają ciężko tam, bo widziałem, że tam były jakieś spiny. I tak jest cud, że wy potraficie się jakoś przyhamować nawet po alkoholu, nie? Ja w to nie wierzę, że dajecie radę. No właśnie, tylko alkohol zawsze było tak, że wiesz, nawet jak było coś spoza programu, jakieś kłótnia, no to nie jesteś w stanie dwa tygodnie, wiesz... Trzymaj tego pójdzie sobie. Później iskra i to wyrzucisz. I tak jak ludzie nam się pytają, co jest ustawione, to nie jest ustawione, bo tego nie da się... Nie jesteś w stanie udawać przez dwa tygodnie, że wszystko okej. Nie da się, po prostu ci w końcu jemnie żyłka i nie wytrzymasz, nie? No czy jak się problemy nagromadzą, to w końcu no, wybuchnie wulkan. Wybuchnie, no. Twoja ulubiona gra? Szczerze? Teraz najbardziej lubię się bawić cyckami po prostu, tak? Ale jeśli chodzi ale o... Ale gra komputerowa. Co jest mi wkurwia ostatnio, to tak niemiłosiernie. Ale sentyment tak zawsze będzie. Fortnite to już nie gram, bo jakiś widzowie piszą, że za to się pieniądze dostaje, a już się nie dostaje, tylko kiedyś się dostawało. StarCraft, strategie. Ja tam mam strategiczny umysł, więc lubię strategię strasznie. Ja też. Ja właśnie kochałem zawsze Age of Empires, tylko tych serii nie robili, w tym roku miałem wyjść. A najgorsze jest to, że widz tego ogląda. StarCrafty, no. To jest piękne gry. Ja lubię casuale, lubię właśnie strategię i to nie przychodzi na YouTubie. Widz lubi po prostu, żeby ktoś wszedł ze z 60, tak. A on najlepiej zrobił vloga, nie? Tak szczerze, bo to są dwie najlepsze rzeczy, no licząc pato streama, którego kurwa, no nie jesteśmy w stanie przebić. Nie. Chyba, żebyś rzucił mnie teraz tym komputerem w łeb, ja bym spróbował krzesłem cię trafić i zrobił unik i wyjebał mnie przez okno. I to wszystko musiało się nagrać, nie? Więc shoty bym zrobił po 2-3 miliony wyświetleń, wtedy by nas oglądali. Chuj, ustawmy coś takiego, jak te debile z klaunem ustawimy. Bo to ten klaun ustawiony był jak coś, ten Brian, jak on tam miał. To jest ustawka? To ustawka. Ty... Pokażę ci screeny z grupy, jak chcesz. Aha, bo ja wszystkich jebałem, że przez to, że shoterzy rozjebią teraz YouTube, nie? Shotami. No, ale nie wiedziałem. Ale Balancite nie rozumie kurwa takich rzeczy, bo to jest zatępy człowiek, nie? Naprawdę. YouTuber, który od samego początku swojego istnienia niszczył deale, nie? To był YouTuber, który dostał myszkę i 3 dni stał na stanowisku, nie? A my nie mogliśmy wołać nawet 1000 zł, żeby całe PGA, wiesz, bawić na stanowisko i tak dalej. Powiedz mi, jak to też widzów, jak sobie wyobrażasz swoje życie za 10 lat? Operator maszyn CNC. Operator maszyn CNC. Czyli chcesz się przebranżowić, zainwestować w coś? Już to robię. Już to robię, bo
Pato streamy za długo istnieją. Za długo, no. Myślałem, że to zniknie, wiesz, będzie takie boom jak na wszystko. Miesiąc, dwa i zniknie. A tu chuj. No to jest mała czasu, nie? No, a tu to jest cały rok. Nie, no mnie to powiem ci też wkurwia, bo wchodzić naprawdę są niektórzy youtuberzy, którzy wkładają mnóstwo w pracę, coś robią naprawdę zajebistego. Chociażby nawet nie znam jakoś, może jakoś tak, nie wiem, nie darzę tej osoby sympatnie, na przykład Gonciarza, widziałem ostatnio film o tego Olimpijczyka, to co rozmawialiśmy, co ci mówiłem, że zajebisty, uważam, zajebisty materiał zrobił mega i to naprawdę mega szacunek, bo pokazał właśnie ten świat sportu od drugiej strony, którym ja wiem, na przykład, bo znam wielu sportowców, jak to wygląda, kolegów, co do się przygotowują, on dostaje 5000 za galę, ale gdzieś tam się łudzi na przykład, że kiedyś zobaczy w KSW jakieś potężne pieniądze zarobi i on poświęca swoje zdrowie, życie się tucze, ale nikt nie widzi tego, że on zapierdala przez pół roku do pracy, treningi, bo żeby zarobić na przygotowania, to jest ta garza 5000 zł, to on to wyda w miesiąc czasu na same przygotowania, się przygotuje pół roku, nie? Albo na dwa miesiące samej diety dobrej. Nie masz sam catering to jest 2000 zł. Samo żarcie, dieta, to ja wydawałem 2000 na siebie na żarcie. I dołóż odżywki. No, do odżywki to masz 3000, a ja zarabiam 2 na etacie. Trzeba zapierdalać. Gdzie bramki, to i 3 etaty ciągnąłem, nie? No, ale tak się robi właśnie i dlatego fajne są filmy właśnie Gonciarza, Rezy teraz bardzo fajny film zrobił. Kto tam jeszcze robił takie świetne teraz produkcje? Rezi też właśnie. Rezi naprawdę poszedł tak z... Nie szkoda właśnie takich twórców. Tylko, że oni się nie wybijają na główną, tylko na przykład na głównej masz kanały szoterskie. Ostatnio ja na głównej byłem przy okazji Dramy z Nymfą. Byłem na głównej stronie YouTube'a na czasie, a teraz jestem 3 razy w miesiącu, ale na kurwa kanałach szoterskich. Aha. Słuchaj, mam dla ciebie jeszcze na koniec taką zabawę. Opisz jednym słowem osoby, będę ci podawał, gdzieś komu mówię takie skojarzenie. Meduza? Kuń. Rezi? Alkoholik. Stu? Dureń. Machonek? Menel. Wlołek? Chłopczyk. Dobra, Nitro? A mogę dwa? Chudy byk. Chudy byk. Dobrze, kochani, ja wam dziękuję za dzisiaj. Dziękuję Szymonowi, że mogłem go odwiedzić. Jak wam się film podobał, zostawcie łapkę, suba, wbijajcie do nas na streamy, śledźcie nasze sociale, macie wszystko w opisie. Dziękujemy wam bardzo. Piąteczka!